Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojej. Kto tu jeszcze śpi z nami? Kto jeszcze śpi z nami? Wszyscy już się ziewnęli, tak? Już wszyscy ziewnęli? Tak, Lalu? Spałaś z panią? Nie? No. Wszyscy spały, wszystkie dziewczyny spały razem, dzieci w szkole, a my właśnie się zbieramy i wstajemy. Tak? Lalo? Daisy? Daisy? Nie, Daisy mówi, że jeszcze nie wstaje. No, słuchajcie, jest 10 i trzeba wstawać. Dzisiaj mam wizytę, słuchajcie, do kładzenia właśnie podłóg, także pora wstawać. Zbierać tyłek, kurde, z łóżka. I co? I zacząć dzień. No, ale przynajmniej mogę powiedzieć, że śmiało dzisiaj pospałam. Także dzisiaj to się wyspałam. Wstałam tylko rano, żeby ogarnąć dzieci. Widzicie zresztą, jaki fryz. Jaki fryz. No, poogarniałam rano dzieci. No i teraz... poogarniałam rano dzieci. No i się położyłam oczywiście jeszcze. No to przecież wiadomo. Nie musiałam wstawać. No, przyniosłam jeszcze wczoraj jakieś kosmetyki, jakieś jeszcze rzeczy właśnie z domu, więc też muszę je dzisiaj, słuchajcie, poukładać. Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza. Widzicie? Deszcz. 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 Pada deszcz. No, ja będę co? Robić sobie kawę. Widzę, że zmywanie na mnie czeka. Widzę, że tu Oliwia działała też z moim ekspresem. Chyba sobie rano musieli robić te czekolady na gorąco. Dobra, no co? Czynię swą powinność tam w zlewie. No, także muszę się dokopać, żeby sobie zrobić kawę. Także do usłyszenia. No, ale to jak to tak? Jak to tak? No słuchajcie, jest 11:00, tak w ogóle, o. Ogarnęłam, nieład artystyczny. Tyle, moja piękna komoda. Słuchajcie, no patrzę w nią jak po prostu w telewizor. Telewizora jeszcze nie ma, jakby co. Także ona mi go zastępuje. Tutaj łapacz snów, o który też pytacie, one są dostępne. Ja go kupiłam w, i już zapomniałam, w BM-ie albo, czekajcie, nie w BM-ie, w Ranch? Kurde! Ranch albo BM, ale one są i tu, także na pewno znajdziecie i tu. Obrazek, właśnie piję kawcie, siedzę przy papierach. Daisy, co robisz, Daisy? Daisy, powiedz, co robisz? Poranna toaleta? O nie, to może jednak nie, może później. To się myj dalej. No, fajna pozycja, ci powiem. No, każda pozycja to propozycja. Teraz się będzie wkurzać, patrzcie, za mnie będzie chciała działać. Tak? Daisy, będziesz chciała dziabać, pancie? Moje jest ta sofa, kocham tą sofę. Tak? No luchu. A gdzie Lalo? A Lalo, proszę bardzo, żeby nie było, że nie lubią nowych gadżetów. Trochę za mała na ciebie, co? Nie jest za mała na ciebie? Myszka ci tu nawet, o proszę, no jeszcze. To są pieszczochy, to są moje pieszczochy, kochane, tak. Spadniesz zaraz z tego, ale to nic, nie? To nic, i tak się fajnie leży. Tu wszystko, łapy spadają, tu też spada. No. Słodziaku, moje słodziaku. Trzeba iść witaminki jeszcze kupić. No ale ja nie do tego zmierzałam. Zmierzałam, słuchajcie, tu. Bo tu... się zadziało. Taka jest karpeta. Czyli taka będzie wykładzina. Ja zaraz tutaj muszę pozamiatać. Pan właśnie poszedł i muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, gdyż żeby was nie skłamać, zajęło mu to dosłownie pół godzinki. Czujecie to? Pół godzinki. No widzę, że się będzie trochę ciężko sprzątać i widzę, że ona jest taka, wiecie, pod światło, że ją będzie trzeba tak dobrze ułożyć. Czekajcie, tylko tu zerknę, co tu się zadziało. To takie...
A nie, to ona taka jest, bo tu są te cięcia, widzicie? O, pełno takich ciąć. Więc ja te cięcia muszę podosprzątywać. Także jeszcze mi tu widzę kawałek został, to zrobię coś kociakom. Coś na pewno chcę zrobić kociakom. I tak rozmyślałam. I muszę wam powiedzieć, że ja nie wiem, czy się nie zapytam ich nawet, bo ja nie wiem, czy ja będę umiała użyć jakiś klej, nie klej. Ale właśnie wiecie co? Tutaj ja mam ten taki przedsionek. Tu takie coś jest. Ja wiem, tu czyściłam na razie domy sosem, to będzie pomalowane, więc się teraz jeszcze nie martwcie. Są tu dwie półki, na półki mogłabym sobie coś użyć, ale myślałam, że może tu ja bym jakoś wywaliła te drzwi, ta wnęka by sobie była taka otwarta, to bym jakoś pomalowała, może zrobiła taką, wiecie, zasłonkę jakąś, a tu by kociakom by zrobić na przykład jakieś takie dodrapania coś. Po prostu na ścianach bym nawet mogła, wiecie, czy przykleić wykładzinę, czy... Cokolwiek, jakąś taką zrobić im drapaczkę, słuchajcie, żeby miały po prostu sobie do drapania. No nie wiem, taką mam opcję, żeby zrobić wszystko tak, aby nie drapały po prostu mi tutaj, wiecie, czy mebla, no na razie jeszcze nie były skłonne do drapania na przykład tego skórkowego materiału. Daisy już idzie oblukać, zobaczcie. Widać? Co tam jest? Co tam jest? Ja myślę, że właśnie by im się tam podobało. Na tych ścianach bym mogła im nawet pozawieszać takie drapaczki. Ja widziałam takie drapaczki, słuchajcie, co są do pozawieszania w PZ Home. Co tam jest? Tejzul? Co tam było? No, co tam jest? A, ty byś tam skoczyła. No tak. Skoczyłabyś, nie? Co? Skoczyłby kot? Tak? No, także była już obwąchała. Fajnie było? O, następna. Patrzcie. A co, ja gorsza? Cię powyciągam przy okazji, po drodze. No, co tam jest, Lalo? No, co powącha? Niech sobie powącha. Także tak jak mówię, ja to odmaluję, odrestauruję. Chyba właśnie wypierdzielę te drzwi i słuchajcie, zrobiłabym właśnie taki fajny pokoik dla kociaków. Nie bój się. Ja się bałam. Były już na dworze, słuchajcie, Lala nam spierdzieliła, Daisy nie. Bałam się trochę, ale wiecie co, boję się, kurde, ja je chyba będę trzymać w domu jednak. Boję się o pchły, boję się, słuchajcie, o zwierzaki. Tu jest jednak główna ulica, jakby jakiś pies je spłoszył, to wiecie, do ulicy jest no niedaleko, także kurde, nie wiem. Nie wiem, ale się cyram. Przyznam wam się szczerze, że się cyram. Robię sobie właśnie rozliczenia, za chwilę będę musiała się zebrać i lecieć do karpetowni właśnie, uiścić im wpłatę i tak prowizorycznie zapytać już ich o wycenę mojej sypialni. Dlatego, że już praktycznie wszystko skończone, więc teraz mogę zapytać o wycenę mojej sypialni, czy... No oczywiście, że coś było z kolorem, kurde, felek, kartofelek, o wiele lepiej. Także idę zaraz zapłacić właśnie za robociznę, za karpet, w sensie dopłacić i co? No i zapytam się właśnie, ile wycenią moją sypialnię, no i to będzie już kolejny mój cel. I myślę, że zrealizuję, no biorąc pod uwagę, że wyjdzie to ponad 200, tak ja obstawiam. No to myślę, że dopiero zrobię to albo w przyszłym tygodniu, albo w przyszłym. Wszystko zależy, czy wyjdzie 200, tam nie wiem, do 250, czy do 220, no to wszystko zależy. Wiem, że będzie mi brakować tylko dwie te płyty takie, no, bazowe, wiecie, te takie pod winyl, dlatego że ja tam chcę zrobić winyle. U mnie mają być winyle i ja będę miała dywanik. Ja nie chcę mieć karpeta w sypialni. Ja wiem, że jest ciepło, ale prawda jest taka, że po pierwsze karpet wychodzi drożej, po drugie dużo gorzej się go czyści, a po trzecie tak naprawdę łóżko, które będę chciała wstawić, to jest łóżko double i ono tak naprawdę zasłoni praktycznie, że 3/4 tego, no prawie, wiecie o co chodzi, ale spory kawałek tego karpeta, także nie ma sensu, po prostu najzwyczajniej. Nie wiem, jak mam tutaj, kurde, oprzeć rękę, bo nie mam o co za bardzo. Więc ja robię obliczenia za chwilkę, zobaczę, ile z tych wszystkich tutaj pieniążków, które właśnie mam odłożone, jeszcze mi zostanie, żeby móc ewentualnie coś dokupić. No i co? I będę spadać. I od wypłaty do wypłaty, ale powiem wam, że jaram się strasznie, bo zajebistością jest, słuchajcie, to, że właśnie no jest ta możliwość, że chodzicie ten tydzień do pracy,
po to, żeby zarobić na przykład i nieważne, że ja zarabiam i ja to zaraz wydaję, bo tak naprawdę teraz tą wypłatę to przeznaczam całą na, słuchajcie, karpet Oliwii. Także no to się tak tylko wydaje, no karpet Oliwii, ta dopłata cała, co muszę zrobić, czyli 287 to wyszło, także 300 na dziewczyny. Ja nie będę tutaj się wypowiadać, ale ja pracuję cały czas, przypominam, na poetatu, więc nie jest mnie to takie hop-siup na gruszkę. Ale mega się cieszę, że właśnie taka opcja jest i cieszę się i doceniam cholernie, że mam tą pracę. No, nie warto narzekać, słuchajcie, nieważne jaka, ale jest. I pozwala ona nam właśnie na takie dogodności, jak na przykład właśnie zrobienie dzieciom pokoju czy swojego pokoju. No ja się jaram po prostu, jak pochodnia. Także ja się zbieram, ubieram bluzę, jeszcze zrobię do końca obliczenia, dopiję kawcie, którą właśnie jeszcze nie dopiłam. I co? I odezwę się do Was później, jak już się dowiem oceny karpetów. Oj, hejo, hejo, słuchajcie, ja właśnie wyszłam z karpetowni. Słuchajcie, moja sypialnia będzie kosztowała mnie 297. No, trochę tego nie przewidziałam. No, to 220. Może się zmieszczę w 250, tak się zmieściłam z moim gabarytem niestety, ale nie dało rady. Ale nieważne, ważne, że już będzie, słuchajcie, zrobione. No niestety minus tylko jest taki, że no nie mieli, słuchajcie, żadnego terminu jakiegoś takiego przedwczesnego. Także pierwszy lepszy termin, słuchajcie, to był na 24 września. Także dopiero 24 będą mogli mi to położyć. Ale z drugiej strony to też dobrze, dlatego że ja będę miała trochę czasu, żeby też odłożyć kasę. Także są plusy, minusy, ale przynajmniej wiem, że już 24 ja sobie po prostu teraz rozdysponuję pieniążkami, a do tego czasu, jak sobie wszystko powyliczam, to jeszcze będę mogła, słuchajcie, może domówić jakieś tam mebelki w tym czasie. Czekam właśnie teraz jeszcze, słuchajcie, zajdę na sekundę do TK Maxa, żeby sprawdzić, czy jest to, czego potrzebuję. No i co? I myślę, że odezwa się już do Was, jak będę wracała do domu, bo jeszcze coś będę chciała zakupić do jedzenia. Mam opcję na pewne danie, które ostatnio pokazała mi, słuchajcie, Beata w pracy. I to był jakiś w sosie curry. Kurde, czy ja tu dzisiaj przejdę? Kurczak w sosie curry, słuchajcie. Przejdę sobie tam dalej. Kurczak w sosie curry z krewetkami, bla bla bla, coś tam. Także bardzo dobre danie. I ta jedna porcja, Wam powiem, że wystarczy śmiało dla mnie i dla Oliwii, bo ten na pewno tego nie zje. Zobaczcie, ja przelecę. Czy nie przelecę? Przelecę. Co nie przelecę? Dobra, nic mnie nie rozjechało. Także co, ja lecę zobaczyć coś dla Madzi, słuchajcie, która mnie poprosiła o coś z TK Maxa. Zobaczę, czy u nas to jest. Jeżeli jest, to przechwycę, a jak nie ma, to dopiero może w środę bym się zjawiła, słuchajcie, w Edynburgu, na Fortkinach. Także wtedy tam bym mi to zobaczyła. Także ja spadam i odezwę się do Was, jak będę wracać do domu i jak zakupię już tego kurczaka, to Wam pokażę, o którym mówiłam. Jest on, słuchajcie, w Marks & Spencerze, także to już Wam mogę od razu powiedzieć, że polecam. Bardzo smaczne. Nie jest tanie, ale jest naprawdę smaczne. I wcale nie mało tego, jeżeli chodzi o jedną porcję. Odzywam się do Was później.